Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy obejmuje teraz także współmieszkańców. Wszyscy, którzy przechodzą taką obowiązkową kwarantannę, mają zatem prawo do świadczeń chorobowych. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Za czas kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od swojego pracodawcy albo zasiłek chorobowy, który jest finansowany z ubezpieczenia społecznego. Początkowo kwarantanna obowiązywała tylko osobę, która wróciła z zagranicy. Obecnie dotyczy również osób, które wspólnie z nią zamieszkują lub gospodarują. W tym celu osoba wracająca z zagranicy przekazuje dane domowników do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana ta wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca bieżącego roku. I na podstawie tych przepisów również domownicy osoby wracającej z zagranicy po 31 marca bieżącego roku, którzy odbywają obowiązkową kwarantannę, mają prawo do wypłaty świadczeń chorobowych. W takim przypadku podstawą do wypłaty zasiłku jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie takie należy złożyć w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na naszej stronie internetowej www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie u swojego pracodawcy, zleceniobiorca u zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą dostarcza je do ZUS. Najlepiej zrobić to przez internet za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS. Prawo do świadczeń chorobowych podczas kwarantanny mają oczywiście osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia, jeśli opłacają dobrowolne składki chorobowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoba, która jest na kwarantannie lub w izolacji, pobiera zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, nie może w tym czasie wykonywać jednocześnie pracy. Wyjątkiem są osoby wykonujące zawody medyczne, które w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny.